Firma Soneta, producent oprogramowania Enova 365, wita na 4. Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych. A ze mną jest pani Agnieszka Pasek-Wujek, prezes oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tych targach i przy okazji prowadzić z państwem ten wywiad w zakresie programu Enova. Super. Pani Agnieszko, ja się również bardzo cieszę, że jest tutaj pani dzisiaj z nami. I na początek takie pytanie związane z pracą księgowego. Z jakimi wyzwaniami z pani punktu widzenia współczesni księgowi się borykają? Czy to są tylko wyzwania związane ze zmianami w przepisach, czy pojawia się nam tutaj coś innego również? Zmiany w przepisach są niewątpliwie bardzo dużym problemem. Nawet jeżeli w bieżącym roku tych zmian w zakresie podatków nie było za wiele, co wyjątkowo, można powiedzieć, od kilku lat spotykamy tak spokojniejszy, można powiedzieć, okres czasu, to niewątpliwie wiele zmian w interpretacjach. Wiele pism, na przykład Krajowej Informacji Podatkowej, zmienia zupełnie pogląd księgowego na to, co dotychczas robił i cały czas trzeba uaktualniać wiedzę, być na bieżąco również z wyrokami sądowymi, bo w zakresie różnych dziedzin w podatkach różne zagadnienia się pojawiają, które mamy rozpatrywać w inny sposób. Bardzo dużym wyzwaniem jest również to, że pracują księgowi na bardzo różnych programach finansowo-księgowych. W branży biur rachunkowych jest duża zmienność pracowników. Ciągle szukają innych wyzwań, innych biur. W związku z tym trzeba cały czas aktualizować wiedzę na temat programów, na których pracują, bo te programy w różnych biurach są bardzo różne, rozwiązania są różne, wobec tego trzeba tę wiedzę aktualizować. No i dużym wyzwaniem są na pewno kontakty międzyludzkie. Klienci w biurach rachunkowych są różnego typu, bardzo często są to typy osobowości konfliktowe, ale też mamy dużo klientów, którzy dają nam ogromną satysfakcję z pracy, doceniają naszą pracę i rzeczywiście dla takich klientów jesteśmy zawsze gotowi tę pracę świadczyć jak najlepiej. Mamy też oczywiście satysfakcję z klientów, którzy są bardziej konfliktowi, bardziej wymagający, bo liczymy na to, że nasza praca przekona ich do naszych racji i również będą usatysfakcjonowani ze współpracy z nami. Czyli mamy prawo, technologię oraz klienta. No to może skupmy się na tym aspekcie związanym z technologią. Tak jak pani już wspomniała, systemy informatyczne są nieodzowną częścią pracy współczesnego księgowego, ale w tej pracy pojawiają nam się takie nowe pojęcia, które dotyczą szerzej informatyki. Automatyzacja, integracje, sztuczna inteligencja, a z perspektywy księgowego chociażby taki przepis prawny jak Krajowy System e-Faktur, który tylko i wyłącznie tak naprawdę będzie mógł być zrealizowany za pomocą systemów informatycznych. I gdyby mogła pani tak spojrzeć w przyszłość i odpowiedzieć na takie pytanie, które może wielu księgowych dotyczyć, a mianowicie pojawiają się systemy, coraz więcej pracy jest automatyzowanej, no i ten księgowy może pomyśleć, czy ja za chwilę będę potrzebny, czy komputer nie zrobi wszystkiego za mnie, a ja no, w perspektywie czasu no, nie będę miał co robić. Jak to z pani punktu widzenia wygląda? Czy ta teza jest prawdziwa? Myślę, że nie do końca. Tak, przyszłość oczywiście pozostawia wiele niewiadomych i co się podzieje za lat, powiedzmy, 5 czy 10, to dzisiaj tego nie wiemy. Najbliższa przyszłość, czyli wdrożenie chociażby systemu KSeF, to przede wszystkim na ten moment wyzwanie bardzo duże dla księgowych i absolutnie, na pewno w pierwszych okresach stosowania tego systemu nie widzę możliwości, żeby tutaj na przykład księgowi pozostali bez pracy, ponieważ automatyzacja spowoduje, że tych księgowych będzie potrzeba mniej. Wręcz przeciwnie, samo wdrożenie KSeF-u będzie wymagało dużo więcej pracy, żeby przygotować odpowiednio informatycznie biuro, żeby przygotować do tego naszych klientów, którzy bardzo często są małymi firmami, często jeszcze wystawiającymi faktury papierowo. Najprawdopodobniej w wielu przypadkach będziemy wystawiać faktury za klientów. W tej chwili też się to dzieje, ale w dużo mniejszym zakresie. I wysyłać do systemu KSeF. Także tutaj na pewno będzie praca troszkę innego rodzaju, ale też będzie konieczna. Nie wszystkie faktury będą w systemie.
Na razie nie wchodzą do systemu jeszcze faktury od, czy rachunki od podatników, ale nie VAT-u, tak? Osoby, które są zwolnione przedmiotowo lub podmiotowo z VAT-u, na razie w systemie nie będą tych faktur wysyłać. Podobnie się dzieje z biletami, na przykład za autostrady, za pociągi, więc tutaj mamy jeszcze sporo do pracy. A poza tym, tak jak już wcześniej wspomniałam, zmienność przepisów, cała ewidencja finansowo-księgowa, w tej chwili uproszczenie będzie polegać na tym, jak do tej pory właściwie to wygląda, integracja czy też różnego rodzaju systemy OCR, które nam zaczytają faktury i my musimy te dokumenty sprawdzić, prawidłowo zaklasyfikować do ksiąg, prawidłowo zadekretować i co potem z tego wynika? Oczywiście sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe. Więc ja myślę, że najbliższe lata na pewno nie spowodują, że księgowi będą niepotrzebni. Nadal księgowych brakuje. Widzimy w Stowarzyszeniu Księgowych, szkolimy bardzo dużo i ten rynek cały czas jest nienasycony, cały czas są braki. Wiem od różnych biur rachunkowych, również ze swojego przykładu, że cały czas szukamy pracowników niekoniecznie z wiedzą doświadczonych księgowych, ale z podstawowymi informacjami z zakresu rachunkowości i podatków. Okej, czyli podsumowując, człowiek zawsze będzie potrzebny w biurze rachunkowym. Tak jest moje zdanie. Jasne, oczywiście. No ktoś ten system informatyczny jak musi obsłużyć, a też nic nie zastąpi tych relacji międzyludzkich. Maszyna nigdy nie będzie czuła tak jak człowiek. Wielu klientów będzie potrzebowało mimo wszystko do biura przyjść. To nieważne, że te faktury my ściągniemy. My też będziemy potrzebowali kontaktu z klientem, bo będą różne dokumenty w systemie KSeF, które na przykład niekoniecznie będą dotyczyły jego działalności albo niekoniecznie będzie chciał je w działalności w kosztach zamieszczać, więc my na pewno będziemy cały czas tutaj kontakt utrzymywać z klientami jak na dotychczasowym poziomie. Rozumiem. Pani prezes, przejdźmy do miejsca wydarzenia, na którym się dzisiaj znajdujemy. 4. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych. Z Pani perspektywy, dlaczego warto pojawiać się na takich wydarzeniach? Jestem, proszę Państwa, na 4. kongresie od samego początku. Czyli 100% frekwencja. Tak, mam 100% frekwencję, uczestniczę na każdym. To jest niewątpliwie miejsce bardzo potrzebne dla osób zajmujących się biurami rachunkowymi, dlatego że dla księgowych również wymiana doświadczeń, nowe rozwiązania, które tutaj są prezentowane, możliwość poznania nowych programów, prawda? Więc jest to bardzo duża wartość i jedyne takie miejsce, można powiedzieć, w kalendarzu targów, gdzie rzeczywiście można poszerzyć swoją wiedzę, swoje horyzonty o to, co można jeszcze w księgowości nowego wprowadzić. Rozumiem. Państwo też jako Stowarzyszenie Księgowych w Polsce tą wiedzę dotyczącą i księgowości, i nowych technologii promujecie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o system certyfikacji, ścieżek? Co przygotowujecie dla księgowych? Proszę Państwa, od dawna funkcjonuje system certyfikacji zawodu księgowego. Mamy cztery ścieżki certyfikacji, podstawy księgowości, samodzielny księgowy, główny księgowy i dyplomowany księgowy, najwyższy poziom, można powiedzieć, według naszego stowarzyszenia i osoby, które uzyskują tytuł dyplomowanego księgowego są w rejestrze dyplomowanych księgowych. Każdy może do tego rejestru zajrzeć i zobaczyć, jakie kompetencje ma osoba, która się takim dyplomem szczyci. Proszę Państwa, poza tym Stowarzyszenie Księgowych było inicjatorem i w tej chwili cały czas wdraża zintegrowany system kwalifikacji, do którego wprowadził 5 kwalifikacji rynkowych, 3 poziomy rachunkowości, osobno płace, osobno kadry. I w tej chwili ten nasz zintegrowany system kwalifikacji daje kompetencje osobom, które z tego zintegrowanego systemu skorzystają, że kwalifikacje są rozpoznawane w całej Unii Europejskiej. Także nie tylko będzie się mógł pochwalić wiedzą na poziomie kraju, ale również poza tym krajem. Poza tym w tym zintegrowanym systemie kwalifikacje otrzymuje się na 5 lat. Po 5 latach trzeba udokumentować podnoszenie swoich kwalifikacji, cały czas uzupełnianie wiedzy w zakresie, którego się certyfikat otrzymało, żeby mieć pewność, że osoby z takim certyfikatem rzeczywiście są osobami, które mają bieżącą wiedzę ze swojej kwalifikacji. Poza tym na kursach w każdej ścieżce certyfikacji promujemy również księgowość przy pomocy różnych technologii obecnych na rynku. No jest to dzisiaj nieodzowna praca, no nie można uczyć
na tak zwanej amerykance, prawda, bo to już jest dzisiaj prehistoria i to bardziej jako ciekawostki Jasne. Na zajęciach ze słuchaczami, natomiast programy, sposób wykorzystania oprogramowania, obowiązki związane chociażby z ustawą o rachunkowości, jeżeli korzystamy z programów finansowo-księgowych, to jest oczywiście bardzo podnosimy, dajemy dla tego duże znaczenie. Rozumiem, no brzmi to naprawdę wspaniale, ja myślę, że spokojnie możemy tutaj wszystkich księgowych, którzy jeszcze nie skorzystali z tej oferty przygotowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, aby zapoznali się z tą ofertą i naprawdę skorzystali, bo to, co pani prezes mówi, no brzmi naprawdę świetnie i myślę, że nie jeden księgowy z tego naprawdę może skorzystać. Myślę, że sądząc po ilości osób, które szkolą się w Stowarzyszeniu Księgowych, to na pewno są nasze szkolenia doceniane na rynku. Świetnie. Pani prezes, jeszcze na koniec takie pytanie, bo mówi się, że praca w biurze rachunkowym to jest istotna szkoła życia. No to czego taki księgowy może się właśnie w takim biurze nauczyć, już abstrahując od tych kwestii związanych stricte z merytoryką? No na pewno już część tych zagadnień przedstawiłam, prawda? Bo wszystkie te wyzwania, które stoją przed księgowymi, to jednocześnie go wzbogacają, tak? On musi znać przepisy, on musi cały czas na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Biuro rachunkowe to zbiór klientów z bardzo różnych branż. Jeżeli jesteśmy księgowym, absolutnie nie umniejszając księgowemu, w firmie, która zajmuje się tylko i wyłącznie jedną działalnością, mamy bardzo dobry zakres wiedzy, ale tylko z tej dziedziny. Natomiast jeżeli jesteśmy pracownikiem biura rachunkowego, to ten zakres wiedzy jest bardzo szeroki, bo my musimy poprzez handel, poprzez produkcję, poprzez różnego rodzaju usługi, wszystkie tematy związane z podatkami, z rachunkowością, z księgowością rozpoznać, żeby klient był właściwie obsługiwany. Rozumiem. Poza tym, tak? Jeśli mogę dodać, oczywiście, praca z klientem też ubogaca. Z pewnością. Pani prezes, dziękuję za tą świetną rozmowę. Dziękuję Wam za jej obejrzenie i zapraszamy na stronę enova.pl oraz na strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Bardzo dziękuję i zapraszam na szkolenia do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy.